Szanowni Państwo, trzeci taki przystanek, ale z wielką radością zaczynamy go robić właśnie z wrocławskim zoo. Do tej pory dwa nasze nietypowe przystanki to Arkady Kapitol i czytany głosem Jana Miotka Uniwersytet Wrocławski. Teraz miejsce wszystkim wrocławianom bardzo bliskie. Wrocławskie zoo, a z nim sygnał cudownego ryczącego lwa. Zoo. Zoological Garden. Lew, który jest i za nami w logo i w neonie tak charakterystycznym dla wrocławskiego zoo, będzie nam towarzyszył teraz w naszych autobusach i tramwajach. Z największą radością podejmujemy tę inicjatywę i mamy nadzieję, że przybliży ona jeszcze bardziej wrocławskie zoo do serca naszych wrocławian i naszych turystów. Każda taka akcja, która łączy instytucje z miastem, jest bardzo cenna. No, MPK jest młodszym bratem zoo, bo zoo było pierwszą instytucją publiczną tego miasta, zanim powstały wodociągi i komunikacja miejska, liczy sobie już ponad 154 lata. To jest bardzo długi czas, no i wrosło w to miasto i tworzy jego substancję. Ten lewek nad bramą widniał tu już od lat 60. Jest jednym z kultowych neonów tego miasta, aczkolwiek nie jest naszym logo, mamy inne, nowoczesne, nowsze logo. Natomiast lewek pozostał, bo on jest symbolem znanym chyba wszystkim wrocławianom. Nie ma chyba człowieka we Wrocławiu, który by go nie widział. Po 20 paru latach niebytu świeci od kilku lat z powrotem pełnym blaskiem, a w tym roku został odnowiony. Tym rykiem chcę pokazać, że mieszkańcy czy turyści wjeżdżają w strefę zoo, które zaprasza i zawsze oferuje nowe atrakcje. Chcemy także w ten sposób przypomnieć mieszkańcom, że jesteśmy, zapraszamy, zwierzęta tęsknią, my też. Od frekwencji zależy dalszy rozwój zoo, on dotychczas był nieprzerwany, nawet w tym roku robimy wiele nowych rzeczy i na pewno zdziwią się Państwo w niektórych miejscach, że już coś znowu się zmieniło. Zoo. Zoological Garden.